Cześć! W dzisiejszym filmie nauczycie się, jak rzutować elipsy na kulę oraz jak rysować na powierzchniach, które nie do końca są płaskie, właśnie takich jak kula, na jakichś walcach na przykład, na jakichś nieregularnych kształtach. Jak na czymś takim narysować szkic? Po co chcemy coś takiego zrobić? Ano dlatego, że być może na przykład chcemy coś wygrawerować na czymś takim. I w tym momencie pojawiają się schody. Tutaj mamy przykład użycia, taka spirala jest zrobiona tutaj na tym. Jeżeli chcecie, żebym coś takiego zrobił, to wspomnijcie w komentarzu, to wtedy też coś takiego pokażę tutaj krok po kroku, jak to powstawało i jak coś takiego zrobić. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie coś prostszego. Zrobimy sobie na początku szkic na kuli, a następnie zrobimy sobie rzut elipsy na kulę. Także zaczynajmy. Zaczynamy oczywiście od stworzenia nowej części i na płaszczyźnie, obojętnie której, tworzymy sobie prostą. Ja jej nadaję tutaj długość 100 i rysuję teraz z łuk taki tutaj, to jest łuk z punktu środka. W tym momencie już mogę wyjść z tego szkicu i robimy sobie przez obrót wyciągnięcie tego. Zaznaczyły nam się automatycznie cienkie ścianki. Niekoniecznie chcemy je mieć, bo jeżeli będziemy teraz je mieli, to nam się nic nie pojawi. Musimy to odznaczyć. Ta linia to jest nasz oś obrotu, tutaj ta jest zaznaczona na niebiesko, natomiast konturem to będzie to. W tym momencie możemy sobie to już obrócić. Jak widzimy, powstała nam teraz kula. I co musimy zrobić dalej? Wchodzimy sobie w szkic i szkic, który służy do rysowania, no bo wiadomo, to będzie szkic nie płaski, tylko to będzie szkic trójwymiarowy, nawet automatycznie szkic 3D, prawda? I teraz chcemy sobie utworzyć spline na powierzchni. Zaznaczając, co jest ten spline na powierzchni, możemy kliknąć na jakąś dowolną powierzchnię i jak widzimy, ten spline zaczyna się tworzyć dokładnie na tej powierzchni. W całości ten spline przylega do obiektu, na którym go rysujemy, do tej powierzchni. O, w ten sposób, to wyraźnie teraz widać. I teraz chcemy sobie coś na tym wygrawerować. Jak to zrobić? Potrzebujemy utworzyć powierzchnię nową płaszczyznę, miałem na myśli. I tak, pierwszym odniesieniem niech będzie jakiś punkt na tym spline'ie, a drugim sam spline. W tym wypadku to będzie nam tutaj prostopadłe do tego spline'u w tym punkcie i będziemy mogli narysować przekrój tego graweru, który będziemy chcieli wykonać. Aby to zrobić, musimy kliknąć sobie na tę płaszczyznę, którą teraz stworzyliśmy. Ona musi być tutaj zaznaczona. Klikamy szkic. Zaczynamy tworzyć szkic na tej płaszczyźnie. I niech to będzie coś, co nie będzie takie oczywiste, jak to zrobić. Czyli niech to będzie nie okrąg, wycięty taki, taka podłużna rynna, tylko niech to będzie o przekroju prostokąta lub kwadratu. Stwórzmy sobie jakiś prostokąt. O, na przykład taki. I chcemy, żeby on na przykład tutaj miał wysokość 4 i tutaj niech ma 8 na przykład. No dobrze. Tylko, że my nie chcemy, żeby to w przekroju było takie, tylko żeby to było skierowane, prawda, do środka tej kuli. Jak to zrobić? Możemy wykorzystać do tego ten szkic, który zrobiliśmy wcześniej, pokazać go sobie i sprawić, żeby połączyć ten punkt tutaj, środkowy, ze środkiem tej kuli, który jest tutaj. Zróbmy to linią środkową. Połączmy sobie to z tym. W ten sposób, jak widzimy, o, to tam dąży do środka. Ctrl 8 teraz nacisnąłem, aby to obrócić. I teraz robimy sobie, żeby na przykład te dwie linie były ze sobą równolegle. Jak nam się to krzaczy, a krzaczy się nam dlatego, ponieważ tutaj mamy pion i poziom, i również pion i poziom, to jeszcze raz to zróbmy i wykonajmy to w ten sposób, żeby te dwie linie były równoległe razem z tą oraz żeby te dwie były prostopadłe, również równoległe, przepraszam, oraz żeby między tym a tym był kąt prosty, prostopadły. I w tym momencie, jak widzicie, mamy on tak zdefiniowany ten szkic, że on będzie nam rzeźbił takie wycięcie tutaj prostopadle, ta ściana będzie do środka tutaj. No dobrze. I teraz tak, jeżeli to by nie było tak zdefiniowane z użyciem tej linii, również ten grawer by się trzymał tej ściany i on by nie został w takiej pozycji, tylko on by się przemieszczał zgodnie z tym, jak wycinamy. Zaraz zobaczcie, co mam na myśli. Wyciągamy sobie to teraz przez wyciągnięcie po ścieżce. I tak, to będzie nasz profil, który wyciągamy. Pamiętajcie, że to jest linia środkowa i tutaj wszystkie linie to są środkowe z wyjątkiem tego, co będziemy wycinali. A naszą ścieżką będzie tutaj, tylko właśnie nie to, tylko nasz szkic 3D. O. I jak widzicie, to się nam trzyma cały czas prostopadle do ściany. To można zmienić tutaj w opcjach w skręcie profilu. Moglibyśmy na przykład zrobić, żeby to było naturalne i wtedy wyszłoby nam coś takiego ciekawego. Także przy minimalnym skręceniu w tym ustawieniu to będzie nam się trzymało tak, jak widzicie, w ten sposób. Wycinamy to sobie w tym momencie. Możemy sobie również ukryć ten szkic, z którego skorzystaliśmy. Również możemy ukryć sobie tę płaszczyznę. I jak widzicie, mamy wygrawerowany szlaczek. Zaraz zrobimy sobie drugą część, natomiast teraz, korzystając z okazji, przypomnę Wam, że jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, polecam Wam subskrybować mnie, również kliknąć ten dzwoneczek obok subskrypcji, dzięki czemu będziecie mieli powiadomienia o tym, że pojawił się nowy film. I oczywiście, jeżeli film Wam się podoba, zostawcie lajka i wracamy do następnej części. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, będzie naszkicowanie kuli i następnie wycięcie takiego graweru, ale z elipsy, która będzie rzutowała na tę kulę. I teraz jak my to robimy? Tworzymy sobie, wiadomo, naszą kulę, a następnie, akurat w tym przypadku nam wyszła ta linia niepionowa, w związku z czym możemy to naprawić. O. I następnie będziemy właśnie rzutowali taką elipsę i z takiej elipsy wytniemy sobie naszą kulę, nasz grawer. O, teraz robimy sobie tak. Nasza oś obrotu jest tutaj. Cienkie ścianki trzeba odznaczyć. Kontur. I mamy. Dobrze. I teraz stwórzmy sobie na jakiejś płaszczyźnie, którą tutaj mamy, stwórzmy sobie elipsę. Jeżeli będziecie chcieli zrobić trudniejsze elipsy, nie takie, które są takie ze środka, tylko jakieś bardziej zaawansowane, to również proszę napiszcie w komentarzu i mogę wtedy zrobić taki drugi, bardziej zaawansowany odcinek a propos tej spirali i a propos elips, które niekoniecznie są takie na środku. Bo tutaj potem po prostu robi się różnica, trzeba inaczej wybierać płaszczyznę, na której będzie rysowany kształt tego graweru. Natomiast na razie mamy tak, jak widzimy, ona będzie potem tutaj przecinana w tych dwóch punktach końcowych, ona również jest przecinana przez płaszczyznę przednią, a w tych górnych punktach, górnym i dolnym, jest przez płaszczyznę prawą. W związku z czym, jeżeli na płaszczyźnie prawej lub na płaszczyźnie górnej, na płaszczyźnie przedniej narysujemy nasz grawer, narysujemy kształt, jaki ma być grawerowany i wycinany, to wtedy, w tym momencie nie musimy szukać właśnie jakiejś prostopadłej płaszczyzny. I tak jest po prostu prościej. Więc mówię, jeżeli będziecie chcieli bardziej zaawansowany film, to proszę napiszcie i w wolnej chwili zrobię. A więc tak, mamy coś takiego, no i teraz jak widzimy, to jest pod tym, prawda? To nie jest na tej kuli. Żeby to przenieść na tę kulę, koniecznie używamy tutaj krzywych i rzut krzywej, nie linia podziałowa, ponieważ linia podziałowa nam to przetnie, spójrzcie. Jakbyśmy sobie zrobili przecięcie tutaj lub rzut, to nam to przetnie w ten sposób. Będziemy mieli dwa osobne, w zasadzie trzy osobne obszary tutaj. Także nie robimy tego tak. Usuwam to klawiszem delete i tworzę rzut krzywej na ścianie i teraz to będzie nasz szkic, a to będzie ta ściana. I w tym momencie, jak widzimy, ten szkic nam się przekształcił i mamy go tutaj na tym. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest przekształcenie tego na szkic, jako szkic, bo w tym momencie dla programu to jest krzywa, a nie szkic. Więc znowu musimy wykonać sobie szkic 3D, tylko tym razem konwertujemy elementy i elementem, którym konwertujemy, jest właśnie ta krzywa. Akceptujemy to i w tym momencie, jak widzimy, możemy sobie te krzywy tutaj już usunąć i to jest właśnie nasz szkic 3D, z którego będziemy korzystali. Teraz, tak jak wcześniej, wybieramy sobie jakąś płaszczyznę, która jest prostopadła do tego. I w tym miejscu, już teraz, żeby było prościej, możemy narysować sobie na przykład jakiś okrąg. Po prostu. I ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, jest wyciągnięcie tego po ścieżce. To będzie nasz profil, a to będzie nasz szkic. Może się tak zdarzyć, że nam się to nie wyświetli, że nam to nie będzie chciało działać. Może być tak dlatego, że tutaj na zakręcie, a szczególnie to ma znaczenie przy tym, co robiliśmy wcześniej, tym szkicu 3D, możemy zrobić po prostu zbyt ciasny taki zakręt i szkic będzie samo przecinający się. To wycięcie będzie się samo sobą przecinało i w tym momencie nam to się nie pojawi, wyskoczy błąd. Także jak widzimy, w tym momencie mamy to tak wycięte. Gdybyśmy chcieli sobie się pobawić w jakiś sposób, na przykład zrobić na drugą stronę, to możemy z tego wycięcia oczywiście korzystać. Moglibyśmy na przykład to stworzyć za pomocą operacji lustro, 50 od tego, ponieważ cała ta kula ma 100 wysokości, w związku z czym na 50 możemy sobie zrobić nasze lustro i możemy jako tutaj operację, to będzie nasza ściana i to będzie nasza operacja do odbicia. Możemy sobie to w dowolny sposób kopiować, obracać i się tym wycięciem bawić. Pamiętajcie o tym, że ja udzielam korepetycji również. Także jeżeli ktoś ma jakieś takie pytania osobiste lub preferuje jakiś taki czy osobiste pytania, jak ktoś ma pytania takie, które są tak typowo pod niego lub preferuje po prostu jednak rozmowę na żywo i w ten sposób chciałby się uczyć, to zapraszam. Również realizuję jakieś projekty, a już niedługo pojawi się mój kurs na platformie learningowej, na którym będę przygotowywał krok po kroku do zdania CSWA. I z tym egzaminem poznam, pokażę dokładnie co, jak, gdzie i również będzie właśnie kurs krok po kroku. Tak samo tak jak tutaj, tylko on będzie troszkę lepiej zrealizowany. Tam będą rysunki techniczne, które będziecie mogli wykonywać razem ze mną. Będzie taki pakiet rzeczy do druku. Będą różne tego typu rzeczy, także serdecznie tam również zapraszam. Jak to się pojawi za jakiś czas, to wtedy też będę linkował. Natomiast na dzisiaj to tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.